Cześć, witajcie w nowym odcinku. Trochę mnie nie było. Kurde, zleciały 2 tygodnie, bo już jest połowa lipca. No cały czas na wyjazdach. Brak czasu. Na początku lipca zrobiłem wentylację w pierwszych dniach lipca. No i jeszcze dzisiaj w końcu jest trochę czasu. W nocy przeszła straszna burza. Straszna, bardzo silna. Przejdę, pokażę wam, jakie są straty. Przesunęło taką ciężką bramę, która tutaj stała. Zerwało ją stąd, oparta była o ścianę. Brama garażowa. Takie silne były podmuchy wiatru. Ja w mieszkaniu, gdzie stacjonuję, się zastanawiałem, czy wyrwie te okna, czy nie wyrwie. Przejeżdżałem tutaj, jak dzisiaj przyjeżdżałem, to po drodze też sporo tam drzewa były powalone. Więc mocno, mocno było. Na szczęście dachu nie zerwało ani na domu, ani na stodole. Foliak też nie odleciał, ale... No i tutaj z ciężkim sercem, połamane mam pomidory te z gruntu. Kurde. Albo były za słabo powiązane za słabo. Albo nie miały szans, po prostu zobaczę jeszcze co, czy po prostu niektóre może uginają się, bo nie są przywiązane. Nie no, tu jest złamany cały. Cała gałąź jest do odcięcia, tam też. Prawdopodobnie tu jest... Nie, duże straty są tutaj w pomidorach, w gruncie. Więc no... Kurde. Idziemy dalej. Na szczęście z takich zauważalnych strat to będzie na tyle. Pokażę wam coś. Patrzcie, ślimaki już nacierają. Atakują, żeby zeżreć. Zaraz je będę zbierał. Tutaj mam już taką ładną cukinkę. Sobie rośnie. O, ale fajna. Muszę coś tam podłożyć, bo patrzcie też. Kolejna sobie rośnie ta. O, jaka tutaj też duża. Czyli już są, rosną sobie 3 cukinki. Pekinka też jakoś tam walczy, mimo że jest podjadana. Ale raczej ja nie będę miał na koniec sezonu dla siebie żadnej pekinki. Ślimaki zeżrą. Fasolka. Muszę doczytać, kiedy ją można już zbierać. Nawet taki mały krzaczek już wydał jakieś owoce. Totalnie się nie zajmowałem fasolą. Powiem wam szczerze, że większość tutaj roślin, warzyw rośnie sobie, rośnie bo rośnie. Plewiłem, ściółkowałem, podlewałem jak było trzeba cukiniami. Absolutnie się nie wiedziałem jak zająć. Ogórki widzę, że muszę jeszcze podtyczkować. Też tam ogórki już gdzieś widziałem właśnie, że też powoli rosną. Zobaczmy, czy są jakieś małe. Gdzieś ostatnio widziałem właśnie. Dobra, nieistotne. Więc no trochę strat jest. Kurde, te pomidory, no. Nad tym najbardziej ubolewam. Ale teraz jak coś zobaczycie. Jeszcze nie. Okej. Papryczka ostra, już parę owoców sobie rośnie. Patrzcie na to. Kurde, arbuzik. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. 3 takie już duże kule są widoczne. Gdzieś tam pozawiązywane, te takie mniejsze też. Tu jeszcze taki mały. Ale pomidory też już są ładne. Tutaj jakie duże. Więc tutaj się dzieje magia jak zawsze. Ja jestem bardzo zadowolony. Tam też pomidorka widzę. W foliaku jest fajnie.
Ja sobie muszę foliaczka oporządzić, później posprzątać, porobić z pomidorami. No, trzeba się brać do roboty. Oby tam tych pomidorów nie było za bardzo połamanych, tylko takie pogięte. Tu leży, kurczę. Są straty, no. Wyplewione wszystko, powiem wam, że no za długo, za dużo czasu wszystko schodzi nad plewieniem tych grządek ręcznie, no ale troszkę przyciąłem też przy paprykach, takie przy ziemi liście popodwiązywałem, które wisiały pomidory. Powiem wam, że koniec końców nie okazało się tak źle, tak tragicznie, jak myślałem na początku. Po prostu wiele krzaków się pokładło, bo dawno nie było podwiązanych. Tylko albo aż dwa pędy były złamane i wymagają utylizacji. Poza tym nawet całkiem to wyszło, tam nie było tak bardzo poniszczonych, jak to wyglądały, po prostu były pokładzione. Kolejny temat, ogóreczki też podwiązane, podciągnięte do góry, malutkie są, ale gdzieś tam widoczne, rosną sobie gdzieś, tu chyba gdzieś były takie największe, o, tutaj jest taki 2-centymetrowy ogórek, największy póki co, ale sobie rośnie. Na cukiniach kilka takich uszkodzonych, mocno zeżartych liści poucinałem. Podłożyłem pojemniki pod cukinie, pod owoce. Owoce, warzywo w zasadzie. Patrzcie, jaki już fajny jest jeden. Tutaj drugi sobie już rośnie. Tu trzeci jest zapylony, też powoli rośnie. Tu czwarty zapylony, też powoli rośnie. Tu jest ta największa cukinka. Fajna laga. I tu też kolejny zapylony sobie już powoli rośnie. Podłożyłem właśnie takie pojemniki, żeby nie leżały bezpośrednio na tych zmoczonych zrębkach. Będzie pytanie numer jeden. Kiedy zbierać fasolę szparagową? Krzaczki już takie, tak jakby wyglądało, że już na dniach można sobie parę pozbierać. To ultra małe krzaki, ale owoce są, plony już jakieś są na każdym krzaku. Tak z 200 gramów by się zebrało ze wszystkiego. Te mierne arbuzy wyplewione tak samo, tam nawet nie wchodzę, nie ma sensu. Zastanawiają mnie te dynie piżmowe właśnie i te, i tam co są. Nie zauważyłem, żeby one kwitnęły, czy jeszcze nie jest ich pora. Niby są pączki, sporo ich jest wszędzie, ale nie widać, żeby kwitły, nie widać żadnych owoców, zawiązków. Nie wiem generalnie, o co chodzi z tą dynią piżmową. Kolejny wątek będzie dotyczył arbuzów. Mianowicie coraz większe owoce to coraz większy ciężar na całą roślinę, na cały pęd. Tam sznurek sobie poradzi, no ale żeby się tu właśnie gdzieś nie zagięło, nie złamało, myślałem, jak to podwiesić. Szukałem nawet na Allegro jakichś takich siatek ze sznurka, no to nie za bardzo coś da się znaleźć. Myślałem nawet, żeby ręcznie z tego sznurka białego upleść takie siatki do podwieszenia tego. I koniec końców jest jeszcze jedna koncepcja, która mi się zrodziła i z której chyba skorzystam. Muszę się tu przedrzeć przez tą dżunglę. Żeby z tych baniaków wyciąć powiedzmy jakiś taki kawałek, włożyć tego owoca tam do środka, za to ucho podwiesić i zrobić taką ala właśnie doniczkę na czas wzrostu. Co wy na to
Jak wam się widzi, taki pomysł zrealizuję pewnie na dwóch, trzech owocach już dzisiaj. Jestem otwarty na wasze sugestie. Z doświadczenia jakieś macie pomysły może. Się zastanawiam właśnie, no nie chce mi się marnować kupę godzin, kupę czasu, żeby spleść siatkę z tego sznurka. Bo nawet taki pomysł był. Żeby taką fajną siateczkę upleść, ułożyć tego arbuza tam i podwiesić. Więc na razie będzie na te, prawdopodobnie wpakowane w te butelki. Taką wiszącą doniczkę z butelek plastikowych zrobię. No i tak by to chyba było. Ja jeszcze muszę tutaj przelecieć, bo dopiero skończyłem tą część w gruncie. Muszę sobie podlać i odplewić, poprowadzić tam, no generalnie pielęgnację zrobić tutaj foliaka. I zakładam, że to będzie koniec roboty na dzisiaj. No to o 15-16 jak będę się zabierał, jeszcze zakupy standardowo. Lodówkę trzeba zapełnić. Kurde, czasami to życie w pojedynkę jest upierdliwe. Powiem wam. No to dajcie w komentarzach znać, co tam, jeżeli macie jakieś patenty na podwieszanie takich dyniowatych, generalnie w pionie, hodowlę pionową dyniowatych. Bo myślę, no generalnie mniej więcej wszystko prowadzę według tego, co sobie wymyśliłem. Chwilami jestem trochę przytłoczony, bo jakiś problem się pojawia, którego na przykład nie przewidziałem. Później się nowy pomysł pojawia. Kurczę, papryczka pikantna, ale fajnie będę się zajadał swoją papryczką pikantną. Tu jeszcze coś, nie, tu chyba, tu też rośnie. Tu są tylko cztery krzaki, posadziłem w foliaku papryki pikantnej. I na tych czterech pełno jest akurat kwiatków i owoców. Ta reszta, tam jeszcze nie widziałem na tych California Wonder, nie widziałem żadnych kwiatków. No, chodziło mi o coś takiego. Wycięta butelka. Wkładam owoca i podciągam na sznurku. On sobie może rosnąć i nie jest obciążeniem dla pnącza, dla samej rośliny. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Eksperymentuję. Po to jest ten pierwszy sezon, żeby sobie jakieś mechaniki wypracować. Efekt końcowy moich wypocin wygląda tak. No może nie widać. Butelka tutaj jest napięte. Same pnącze jest odciążone. Druga, trzecia, czwarta. Tak to sobie wymyśliłem. Przebłysk geniuszu. Oczywiście żarty żartami. No zobaczymy, zobaczymy. No to zróbmy aktualizację warzywniaka, jak to wygląda. Powiem wam, że ostatnio te tutaj pomidory i papryka w gruncie bardzo dogoniły to swoich odpowiedników w szklarni. Tak samo i już są owoce zawiązane na pomidorach, nawet na paprykach są małe owoce zawiązane na niektórych. W gruncie rzeczy wymagają mniej troski te tutaj sadzonki. Widać sobie tam małą papryczkę. Mniej roboty koło tych jest. Nie tak często się podlewa. Dogoniły już swoich braci zamkniętych w foliaku. Ogórki chyba choroba dorwała, bo tam chyba, że tak naturalnie liście usychają. Plonów nie ma na razie zbyt dużych. Dwie sztuki udało mi się zebrać. Fajne, chrupiące. Cukinia jak szalona owocuje. W zasadzie powinienem już ją odciąć. Może w zasadzie zbiorę ją też. Też już będzie czwarta duża cukinia. Kolejna tu. Więc cukinia, tutaj miałem małego, ale widać, że go coś zeżarło, obgryziony przez ślimaki, tu sobie też rośnie, nawet na tym krzaku już zaczyna rosnąć, więc plonowania cukinii jestem zadowolony, fasolka też jak szalona obrasta co chwilę, takie małe śmieszne krzaczki, a co parę dni są obwieszone plonami.
Arbuzy sobie jakoś też powoli rosną, ale miałem sytuację, że mi obeschły owoce na tych dodatkowych pędach, co tutaj były. Musiałem je odciąć całkowicie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja się też tak eksperymentalnie podchodzę do tych upraw. Fajnie byłoby zjeść, jakby to wszystko porosło, te dojrzało fajnie. Te plony wszystkie, papryka już ten ostra też fajnie rośnie. Pełno pomidorów, wszędzie już się pojawia, niby zielone, ale fajnie to rośnie wszystko, więc fajnie byłoby to, jakby się dojrzało. Chorób, problemów żadnych na razie nie ma. No i cóż, tyle. No. Ja ostatnio mam bardzo mało czasu na właśnie jakiekolwiek prace. Jestem bardzo energetycznie wypompowany po pracy zawodowej. Nic mi się totalnie nie chce. Nie wiem, urlop chyba jakiś muszę wziąć. Tutaj przyjeżdżanie to ostatnio jest tylko też robota przy tych warzywach. Z roboty do roboty. No ja w tym miejscu dziękuję Wam za Waszą aktywność, za zainteresowanie kanałem. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, bo kanał się już nie rozwija. Zaczyna się zwijać. No to też mi się też nie chce. No. Wszystkiego dobrego, do następnego razu. Na razie.